Hej, hej, witajcie po długiej przerwie. Dzisiaj co nieco o tym, kim jest Pumba. Guziec zwyczajny, inaczej nazywany afrykańskim, to ssak parzystokopytny z rodziny świniowatych. A co oznacza, że jest parzystokopytny? Ssaki parzysto- i nieparzystokopytne to palcochody. Oznacza to, że ciężar ich ciała podczas biegania czy chodzenia opiera się tylko i wyłącznie na palcach. U parzystokopytnych najbardziej rozwinięty jest palec trzeci i czwarty, czyli dwa, parzysta ilość palców. Dodatkowo są one zakończone racicami. A jak wyglądają guźce? Guziec ma czarną lub ciemnobrązową sierść. Młode potrafią mieć ją czerwono-brązową. Na karku guźca występuje taka charakterystyczna grzywa z długiego włosia i na końcu ogona również jest pędzel włosów. Dodatkowo guziec ma na twarzy, na swoim ryjku, guzy, od których pochodzi nazwa guziec. Mamy też do czynienia ze zwierzakiem, który ma olbrzymie kły dolne i górne. Dodatkowo są one zagięte w tył. U dorosłych guźców dolne kły osiągają między 25 a 40 cm, górne natomiast potrafią dorastać nawet do 63 cm. Kły te służą guźcom do walki w czasie rui, w czasie zdobywania partnerek. To wtedy spierają się samce guźca z innymi samcami. No i oczywiście ten, który pokona pozostałych, wygrywa drogę do swojej samicy. Dodatkowo tymi kłami guźce potrafią także ryć w ziemi, kopać, zdobywać w ten sposób pokarm. A skoro mowa o pokarmie, wiecie, co jedzą guźce? Guziec żywi się roślinami, lubi skubać trawy, ale także zjada korzenie, jagódki, bulwy, które sam sobie wykopie. Potrafi także upolować małe bezkręgowce albo pożywić się padliną. Gdzie mieszka guziec? Spotkamy go w Afryce, głównie w południowo-wschodniej części kontynentu, w tzw. Afryce subsaharyjskiej. Zamieszkuje głównie sawany albo słabo zalesione tereny. Kiedy żyje się na obszarach, które są obszarami bardzo, bardzo gorącymi, to ochrona przed spiekotą jest niezwykle istotna. Dlatego też guźce kopią swoje własne nory, wykupują je kłami lub też zajmują nory innych zwierząt, np. mrówników afrykańskich. Do takiej nory guziec wchodzi tyłem po to, żeby być skierowany wprost do wyjścia, tak aby w razie czego móc jak najszybciej z tej nory uciec. Guźce z reguły nie są mocno terytorialne, ale grupy rodzinne, w których żyją, zajmują zazwyczaj pewien obszar, na którym pozostają przez dłuższy czas. Grupy rodzinne tworzone są przez samice i ich młode. Samice zwykle pozostają w grupach, w których się narodziły, podczas gdy samce opuszczają grupę, lecz nadal pozostają w obrębie siedliska. Młode samce zbierają się w swoje własne grupy, lecz żyją samotnie, gdy staną się dorosłe. Dorosłe samce dołączą do grup rodzinnych tylko na okres rui. Ruja, czyli okres godowy guźców, przypada na czas od marca do kwietnia. Ciąża trwa około 170 dni, czyli mniej więcej 4 do 6 miesięcy. Samica rodzi zwykle 4 młode, jednak może ich posiadać od 2 do 8. W naturalnym środowisku głównymi drapieżnikami, które polują na guźce, są lwy, lamparty, geparty, krokodyle, likaony i hieny, a nawet ptaki drapieżne, takie jak wojownik zbrojny czy puchacz mleczny, które polują na warchlaki. Jednak największym zagrożeniem dla guźca jest człowiek. Człowiek poluje na guźce w dwóch wypadkach, aby zdobyć ich mięso lub aby zdobyć ich kości z kłów. Mięso guźca jest mięsem bardzo smacznym i w afrykańskich restauracjach często podawane jest turystom. Kości z kłów guźców pobierane są w trakcie rośnięcia tych kłów, bez zabijania zwierzęcia i wykorzystywane są do tego, aby robić z nich ozdoby, podobnie jak kość słoniowa.
teraz kilka ciekawostek o łuśce. Czy wiecie, że w obrębie swojej twarzy mają one dwa gruczoły? Gruczoł kłowy i gruczoł łojowy. Wydzieliną z tych gruczołów zarówno samce, jak i samice zaznaczają swój teren. Miejsca, w których żyją, śpią, a także wodopoje. Guźce mają nie najlepszy wzrok, a ich oczy osadzone są bardzo wysoko, tuż przy uszach. Zwierzaki te mają 34 zęby, z których większa część dość szybko wypada. Guzowate wyrostki na twarzoczaszkach guźców z reguły występują w liczbie 3 po każdej stronie. Mogą przyjmować kształt maczug i dochodzą nawet do 15 cm. Guziec szarżujący na swojego przeciwnika może osiągnąć nawet 55 km na godzinę. Natomiast rzadko kiedy to robią. Głównie samica w obronie swoich małych pogoni przeciwnika. W innym wypadku guziec woli uciec. Mam nadzieję, że teraz wiesz już więcej o kubie. Dzięki i do następnego razu.